Ze spojrzenia możemy wyczytać pewność siebie, szczerość, zainteresowanie, ale też wątpliwości, strach, a nawet niechęć. Zignorowanie tego aspektu budowania relacji może nas doprowadzić do poważnych nieporozumień. Witam na czasie dżentelmenów, nazywam się Łukasz Kielban, a w dzisiejszym filmie opowiem o zasadach kontaktu wzrokowego. Nasze oczy niekiedy mówią zdecydowanie więcej niż słowa. Z pewnością zdarzyło Ci się kiedyś rozmawiać z kimś, kto w ogóle nie utrzymywał kontaktu wzrokowego, tylko wodził wzrokiem gdzieś po bokach, albo z kimś, kto nieustannie i intensywnie wpatrywał się w Twoje oczy. To nie było zbyt miłe, prawda? Z drugiej strony bywają rozmówcy, o których sobie myślimy, że im całkiem dobrze z oczu patrzy. To przykłady, kiedy już nieświadomie oceniamy innych na podstawie ich spojrzenia. Robimy to dość intuicyjnie i trudno byłoby nauczyć się czytania z oczu. Ale jeśli mamy świadomość tego, w jaki sposób spojrzenia są odbierane w naszej kulturze, możemy zdecydowanie udoskonalić naszą sztukę prowadzenia rozmowy. Wbrew pozorom w konwersacji czasem mniej liczy się to, co mówimy, a ważniejsze staje się to, jak mówimy. Liczy się zarówno ton wypowiedzi, jak i mowa naszego ciała. Z tej ostatniej najważniejszy jest właśnie wzrok. Kontakt wzrokowy to bowiem jeden z najistotniejszych elementów komunikacji międzyludzkiej. Dzięki niemu możemy się lepiej zrozumieć. Kiedy prowadzimy dyskusję, poważną rozmowę, staramy się przekonać kogoś do swoich argumentów albo po prostu mówimy o swoich uczuciach, odpowiedni wzrok może okazać się tutaj kluczowy. Chodzi bowiem o budowanie zaufania, ale też pewnej więzi z rozmówcą. Wszystko po to, żeby sprawić wrażenie człowieka pewnego siebie i wiarygodnego. To wrażenie jest bardzo ważne, gdyż nawet mówiąc samą prawdę, ale zupełnie zaniedbując naszą mowę ciała, możemy sprawić, że nikt nam nie zaufa. Rozumiesz, na czym to polega? To, o czym dziś opowiem, budzi kontrowersję u wielu osób, które nie przepadają za kontaktem wzrokowym i wcale w ten sposób nie chcą wysyłać negatywnych komunikatów. Niestety, w tym wypadku ignorowanie odczuć otoczenia będzie prowadziło wyłącznie do nieporozumień. Jeśli faktycznie chcesz być wysłuchany i zrealizować założony cel, musisz nieco wczuć się w rozmówcę i wyjść mu trochę naprzeciw. Patrzenie w oczy rozmówcy to zupełna podstawa. Utrzymując kontakt wzrokowy, pokazujesz, że konwersacja Cię interesuje i poświęcasz jej uwagę. Dzięki temu Twój towarzysz wie, że nie sili się na darmo i jest tym bardziej chętny do dalszej wymiany zdań. Poza tym to jest po prostu uprzejme. Unikając kontaktu wzrokowego, mógłbyś niechcący wysłać sygnał, że wolałbyś być gdzieś indziej. Co więcej, spoglądanie na zegarek albo telefon komórkowy mogłoby Cię jedynie pogrążyć. Po drugie, spojrzenie prosto w oczy rozmówcy sygnalizuje, że nie boisz się tego, o czym mowa. To ważne, na przykład kiedy jesteś krytykowany. Mężczyzna, nawet jeśli jest winny, powinien umieć przyjąć na siebie krytykę z podniesionym czołem. Oczywiście nie chodzi tutaj o bezczelną dumę z występku, ale o godną odpowiedzialność za swoje czyny. Ponadto, spuszczając wzrok, kiedy mówimy, sygnalizujemy, że nie jesteśmy pewni swoich słów albo nie powiedzieliśmy całej prawdy. Niezależnie od tego, jak jest w istocie, Twoi rozmówcy tak właśnie będą to odbierali. Choć kontakt wzrokowy jest istotny, zbyt nasilony będzie peszył rozmówcę i zbijał go z tropu. Dlatego nie przyciągaj go ponad 5-10 sekund i od czasu do czasu spoglądaj gdzieś indziej. W przeciwnym razie Twoje spojrzenie może być odebrane jako coś nienaturalnego. W końcu zmęczy i stanie się niekomfortowe dla drugiej strony. Takie wpatrywanie się w czyjeś oczy budzi skojarzenia z jakimś wyzwaniem albo z podtekstem erotycznym. No, może nawet z próbą hipnozy. Naukowcy zresztą dowiedli, że jeśli podczas odpowiadania na pytania nieustannie wpatrujemy się w oczy rozmówcy, jesteśmy skłonni podawać więcej niepoprawnych odpowiedzi, niż kiedy na moment zastanowienia skupimy się na jakimś stałym punkcie. Mamy wtedy bowiem mniej bodźców i po prostu łatwiej nam zebrać myśli. Dlatego dla własnej, jak i rozmówcy wygody odwracaj niekiedy wzrok. Chwila zastanowienia się nad odpowiedzią czy skupienia nad właśnie usłyszanymi słowami będzie jak najbardziej naturalna. Utkwienie wzroku w jednym punkcie przyciąga uwagę otoczenia. Bardzo źle jest nieustannie patrzeć na jakąś część ciała rozmówcy, na przykład biust, szyję, ramiona czy nogi. Chyba nie muszę tutaj przypominać, że w ten sposób sugerujemy, że jesteśmy zainteresowani czymś zgoła innym niż tematem rozmowy. Ale abstrahując od tematyki erotycznej, nawet wpatrywanie się w czyjeś włosy wręcz prosi się o pytanie, czy coś z moją fryzurą nie tak, albo czy mam coś we włosach i tak dalej.
Także źle będzie odbierane wpatrywanie się w mówiące usta czy gestykulujące dłonie, bo to zwyczajnie w świecie zbija z tropu rozmówcę. Możesz nie mieć niczego złego na myśli, ale druga strona tego nie wie. Staraj się też nie wpatrywać stale w jakiś jeden obiekt czy miejsce w okolicy, ponieważ osiągniesz w ten sposób bardzo podobny efekt. Natomiast w rozmowie w grupie staraj się poświęcać uwagę wszystkim obecnym, a nie tylko jednej osobie. To może być komfortowe dla Ciebie, jeśli się stresujesz i znajdziesz jedną parę oczu, żeby mówić właśnie do niej, albo ktoś Ci zadał pytanie i odpowiadasz właśnie tej osobie. Przy czym pamiętaj, że pozostali członkowie grupy mogą to odebrać jako brak szacunku i ignorowanie ich obecności. Teraz już wiesz, dlaczego tak niewygodną barierą są niezdjęte okulary przeciwsłoneczne u rozmówcy. Szczegółowo o zasadach noszenia takich szkieł mówiłem w osobnym materiale, więc odsyłam teraz tam, żeby tutaj się nie powtarzać. Wiele osób w stresie wpada w pułapkę tak zwanych rozbieganych oczu, czyli nie mogą skupić wzroku na jednym punkcie podczas rozmowy. Dla odbiorcy może to być sygnał, że jesteśmy mocno poddenerwowani, ale może to nieść też inne negatywne konsekwencje w związku z odczytywaniem naszego zachowania. Dlatego jeśli masz taki problem, staraj się przed każdym ważnym spotkaniem uspokoić. Uspokój swój oddech, skup wzrok na jednym punkcie. A jeśli bardzo stresujesz się kontaktem wzrokowym z innymi ludźmi, możesz spróbować takich filmików na YouTubie do ćwiczenia kontaktu wzrokowego. Polega to na tym, że jedna osoba wpatruje się w obiektyw, a my wpatrujemy się w jej oczy. Wiele osób twierdzi, że to działa, więc w razie problemu dlaczego nie spróbować? Na koniec ciekawostka. Język wzroku nie jest wcale uniwersalny i różni się niekiedy znacząco w zależności od rejonu świata. W niektórych krajach spojrzenie prosto w oczy będzie odbierane jako wyraz siły i pewne wyzwanie. Z kolei spuszczanie oczu będzie okazywało słabość. Natomiast w innych krajach opuszczenie wzroku będzie symbolem wyrażania swojego szacunku dla drugiej strony. I oto kilka przykładów na sytuacje, w których właśnie jako wyraz okazywania szacunku jest odbierane spuszczanie oczu. Muzułmanie nie patrzą w oczy płci przeciwnej. Japońskie dzieci są uczone, żeby nie patrzeć w oczy nauczycielom, tylko raczej w kierunku jabłka Adama albo węzła krawata. Natomiast dorośli Japończycy spuszczają wzrok podczas rozmowy z przełożonymi. Również w innych krajach Dalekiego Wschodu, ale też na przykład w Nigerii, spuszcza się wzrok podczas rozmowy z osobą postawioną wyżej w hierarchii społecznej. Natomiast w kulturze Zachodu niepatrzenie w oczy jest odbierane jako pewna nieuprzejmość, ale też skrywanie czegoś, a nawet jako słabość. Warto pamiętać o tych różnicach, mając kontakt z osobami z innych krajów, czy wybierając się w dalszą podróż. A Wy jak oceniacie kontakt wzrokowy? Wolicie go unikać, czy może szukacie prawdy w oczach? A może nie ma to dla Was znaczenia? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten film, będę bardzo wdzięczny za pozytywne oceny i za zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam też do grona patronów Czasu Dżentelmenów, gdybyście chcieli wesprzeć moją pracę. Ja tymczasem serdecznie dziękuję obecnym patronom. Zatem ja już na tym kończę, a my widzimy się w kolejnym filmie. Więc pozdrawiam i trzymajcie klasę. Cześć!